wyjątkowe, jak każda Eucharystia, ale w sposób szczególny dzisiaj w temacie księżyny rozpocząć szóste już warsztaty muzyczno-liturgiczne pod nazwą Skolana. Dlatego bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników, wszystkich tutaj przybyłych, wszystkich, którzy będą brali udział w Skole z parafii Kolejnego Uczęcia Świętej Marii Panny w Górze Kalwarii, Skole z parafii Świętego Szczepana i Świętej Panny, Promyciu Bożej Upoczności, gdzie są tutaj Skole z parafii
niebieski balon, a pałaniku? Wiolin i parafian jest w kasie na podmowę. Wiolin. Niebieski cieszy się dzisiaj największym powodzeniem. Uwaga, uwaga! Prosimy o odczytanie. Zespół Boże Owieczki. Góra Kalwaria! Szczerze, że jestem pierwszy raz na takiej imprezie na Skolanki. Jestem zachwycony. Jestem zachwycony poziomem śpiewu, tym jak wszyscy śpiewali, jak pokazywali wychwalaniem Pana Boga poprzez śpiew. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przygotowali wszystkie skole, wszystkim siostrom zakonnym, księżom, wszystkim, którzy są odpowiedzialni za skole lub zapłać. Ale żebyście wiedzieli, że wszyscy pięknie śpiewacie. Gratuluję.
przeżywamy obecnie szóstą Scholandię SJE, Bóg jest miłością. Jest to festiwal i spotkanie scholi dziecięcych i młodzieżowych, prowadzonych głównie przez Zgromadzenie Sióstr Eucharystek, ale nie tylko. Są też schole z naszej diecezji radomskiej i z diecezji warszawskiej. Spotkamy się tu, by wspólnie wielbić Pana Boga, by dzielić się swoim talentem. Jest też wspólna olimpiada sportowa, gdzie trenujemy nasze siły i kondycję i duchową, i fizyczną. Myślę, że atmosfera jest bardzo ciepła i bardzo dobra i wszyscy są zadowoleni. Jest nadzieja. Brawa dla naszych aniołeczków! Aniołeczki!
Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Sokół i w tym roku miałam przyjemność zasiąść w jury 6 już wydania z Holandii. Jest mi o tyle przyjemnie, że kiedy razem z siostrą Małgosią tworzyłyśmy hymn z Holandii, nie przypuszczałyśmy, że ta z Holandia będzie się tak corocznie powtarzać, że to już 6 spotkanie. Cieszy mnie też niezmiernie to, że pomimo tego, że w świecie jest tyle różnych ciekawych rzeczy, że świat ma do zaoferowania różne ciekawostki, to nadal znajdują się dzieci, które chcą sławić Pana Boga, które swoim śpiewem uprzyjemniają, ułatwiają, pomagają ludziom modlić się w kościołach. I mam nadzieję, że ta z Holandia przetrwa tak samo, jak przetrwa chęć dzieci do śpiewania na chwałę Panu Bogu. Szczęść Boże!